Moje wystąpienie dotyczyć będzie oficyny drukarskiej Jakuba Karwej z Malborku, ale zanim przejdę do jego osoby, to chciałabym powiedzieć parę słów o Malborku w okresie drugiej połowy XV wieku. Zamek Malborski w wyniku wojny trzynastoletniej stał się własnością królewską na podstawie aktu inkorporacji Prus do korony Królestwa Polskiego wydanego 6 marca 1454 roku przez Kazimierza Jagiellończyka na prośbę przedstawicieli stanów pruskich. W 1457 roku został osobiście przejęty przez tegoż monarchę, tracąc wówczas swój status stolicy państwa krzyżackiego w Prusach. Zamek został wykupiony. Walczący po stronie krzyżackiej najemnicy czescy oraz niemieccy, pozbawieni żołdu, postanowili sprzedać twierdzę Polakom i Związkowi Pruskiemu. Zapłatą było 190 tysięcy florenów, czyli równowartość 665 kg 23,5 karatowego złota. Utrata Malborka była ciosem zarówno dla siły fizycznej, jak i duchowej zakonu krzyżackiego. Na mocy aktu inkorporacji w wyniku postanowień drugiego pokoju toruńskiego Malbork wraz z nowo utworzoną prowincją Prusy Królewskie znalazł się w granicach korony Królestwa Polskiego. Miasto, które przestało być stolicą państwa krzyżackiego w Prusach, uzyskało status miasta królewskiego. Oznaczało to, że pomimo posiadania własnego samorządu, zgodnie z rozporządzeniami królewskimi, nadrzędną władzę nad nimi sprawował w imieniu króla starosta malborski. Malbork był największym z tzw. małych miast pruskich i czwartym po Gdańsku, Elblągu i Toruniu miastem Prus Królewskich. W Prusach Królewskich już przed wynalezieniem druków były widoczne silne procesy kulturowe określane jako pośrednictwo i konsumpcja książki. Coraz silniej pojawiało się zapotrzebowanie na określone teksty religijne, szczególnie na teksty hagiograficzne poświęcone regionalnym kultom. Brak drukarni na miejscu zmuszał do składania u drukarzy obcych zamówień, głównie niemieckich. W ten sposób do Gdańska docierały rękopisy, a później inkunabuły sprowadzane przez kościoły oraz klasztory, czy też dostarczone przez kupców. Trafiały one do bibliotek kościelnych, klasztornych oraz prywatnych kolekcji. Okoliczności natury politycznej sprawiły, że pierwsza drukarnia pojawiła się pod koniec XV wieku nie w dużym mieście Prus Królewskim, takim jak Gdańsk, Toruń czy Elbląg, lecz w Malborku, który był wówczas zaledwie siedzibą starosty. Wojewoda malborski w tym czasie rezydował na zamku w Piszporku, w dzisiejszym Dzierżgonie. Również pierwszy drukarz odbiegał od typowego dla tych czasów modelu. Był nim miejscowy złotnik Jakub Karwejze. Jakie czynniki oraz okoliczności sprawiły, że to właśnie w Malborku, mieście, w którym w tym okresie nie pretendowało do miana znaczącego ośrodka nauki i kultury, ani nie będącego siedzibą wysokich władz świeckich czy kościelnych, została uruchomiona pierwsza drukarnia Pomorza. Jedna z teorii sugeruje, że pomysł założenia drukarni w Prusach mógł wyjść z kręgów krzyżackich już na początku drugiej połowy XV wieku. W latach 1453-1454 przedstawiciele zakonu mieli często przebywać na dworze cesarskim w Wiedniu, gdzie mieliby możliwość zapoznania się z wynalazkiem Gutenberga. Jest to rozwiązanie raczej nie do przyjęcia, ponieważ w tych latach raczej nikt nie wiedział jeszcze o wynalazku Gutenberga, a pierwsza drukarnia wiedeńska zaczęła funkcjonować dopiero w 1482 roku. Zaś zakon w 1492 roku nie mógł w żadnej formie uczestniczyć w założeniu drukarni, gdyż Malbork znajdował się pod panowaniem polskim. Bezpośredniej genezy powstania druku Karwejzego z braku przekazów źródłowych należy szukać poprzez analizę ideowo-teologiczną pierwszego druku. Żywot Doroty opowiada historię Doroty Szwarce, urodzonej w 1347 roku we wsi Montowy Wielkie na Żuławach Małgorskich. W 1384 roku wyszła za mąż za gdańskiego płatnerza Albrechta. Wraz z mężem odbyła kilka pielgrzymek, odwiedzając miejscowości w Niemczech, w których znajdowały się rekluzy. I ta forma ascezy zainteresowała Dorotę. Po śmierci męża w 1391 roku udała się do Kwidzyna, gdzie odbyła spowiedź u Jana z Kwidzyna, gdzie przekazała swojemu spowiednikowi wizje i objawienia, które on spisywał. Poparł również prośbę Doroty u biskupa pomezańskiego o zamurowanie jej w celi w katedrze kwidzyńskiej. Zamurowanie odbyło się 2 maja 1393 roku, a przez specjalne okienko kontaktowała się ona ze spowiednikiem i przekazywała swoje dalsze wizje. Zmarła 25 czerwca 1394 roku. Wkrótce po jej śmierci rozpoczęto starania o beatyfikację.
Pierwszy proces apostolski, który odbył się w latach 1404-1406, nie został uwieńczony sukcesem. Ponowne starania rozpoczęto w 1486 roku przez władze zakonu szwedzkiego i miały wyraźne podłoże polityczne. Były częścią działań mających na celu odzyskanie wrót królewskich, a szczególnie Malborka. W zamierzeniu krzyżaków Dorota z Montów miała być kreowana na patronkę całych Prus, zarówno tych królewskich, jak i książęcych. Zabiegi te blokował jednak starosta malborski Zbigniew Pęczyński, który uprzedził działania krzyżackie i wspomógł finansowe założenie drukarni w Malborku oraz wydanie popularnej wersji rzekopu. Włączenie się strony Polski do starań o beatyfikację Doroty pozbawiło zakon inicjatywy i odebrało ważny argument mający potwierdzać ich prawa do całych Prus. Oficyna malborska powstała w określonym celu i być może to też tłumaczy jej krótki okres działalności. Działała od lipca-sierpnia 1491 roku do maja-czerwca 1492 roku, wydając dwa inkunabuły. Oficyna była niewielka, składała się z jednej prasy, na której można było odbić pół arkusza dwoma pismami, bastardą i teksturą. Farwejze prawdopodobnie zatrudniał czterech pracowników, składacza, prasowacza i dwóch pomocników. Druki były typowe dla epoki inkunabułu i przygotowywane tak, że można je było ozdobić ręcznie przez iluminatora. Informacje o życiu Karwejzego są bardzo fragmentaryczne. Brak nawet tak podstawowych danych jak data urodzenia czy śmierci. Najprawdopodobniej wywodził się ze wsi Karwejze, znajdującej się na wschód od wsi Borenty pod Wisowem, niedaleko Malborka. Pierwsza informacja o Jakubie Karwejze występuje przed 1476 rokiem. Został on wówczas wraz z 8 innymi osobami przyjęty do prawa miejskiego w Malborku przez urzędującego burmistrza Mikołaja Sembenstroczela, co odnotowano w Księdze Obywatelskiej następującym wpisem – Jacob Karwejza. W źródle nie znajdujemy informacji określających zawód, wiadomo jednak, że nadanie praw obywatelskich łączyło się przeważnie z otrzymaniem mistrzostwa w zdobytym fachu. Wzmiankę na ten temat znajdziemy dopiero pod 1492 rokiem. W kolofonie żywota Doroty podpisał się jako złotnik zawodu. Był więc człowiekiem zamożnym. Opanowanie tego kunsztu wiązało się z wieloletnią nauką, posiadaniem znacznych środków na wyposażenie warsztatu oraz zakup surowców. Złotnictwu poświęcali się ludzie, którzy dysponowali odpowiednim majątkiem, co było regulowane statusowymi przepisami cechy złotników. Podczas wędrówki czelowniczej Karwejze najprawdopodobniej odwiedził Niemcy i to tam ukształcił się w złotnictwie, jednocześnie poznając tajniki sztuki typograficznej. W tym okresie oba te zawody wykazywały jeszcze bliskie wzajemne powiązanie, oświadczone tradycją Gutenberga. Przypuszczalnie odwiedził Lipsk, gdzie zetknął się z oficyną typograficzną Marcina Landsberga i zapoznał się z tajemnicami drukarstwa. Jako mistrz złotnictwa Karwejze miał prawo prowadzić własny warsztat i zatrudniać w nim 4 osoby. Taki zespół wystarczył do obsługi prasy drukarskiej. Nie znamy jednak też żadnych wyrobów złotniczych sygnowanych przez jego pracownię i być może wcale ich nie było, bądź też nie zachowały się do naszych czasów. Już od końca lata 1491 roku poświęcił się innej profesji, czyli drukarstwu. Jego warsztat najprawdopodobniej znajdował się na przedzamczu, tuż przy kościele świętego Wawrzyńca w pobliżu ciągu gospodarczego. Niestety nie mamy dokładnych potwierdzeń, obecnie tam trwają badania archeologiczne, więc może czegoś się więcej dowiemy. Najwcześniejszą znaną i zachowaną książką, która wyszła spod jego pracy, jest praca Jana Skwidzyna zatytułowana Żywot Doroty. Jej autor kanonik pomezański, dziekan katedry w Kwidzynie, od maja 1391 roku był spowiednikiem Doroty z Montów. Po śmierci pustelniczki na polecenie biskupa pomezańskiego oraz wielkiego mistrza Konrada von Nuntingena sporządził on dla celów kultowych 7 różnych opracowań biografii Doroty. 6 w języku łacińskim, a 1 w dialekcie środkowo-niemieckim używanym przez zakon krzyżacki w Prusach. Opracowania te były szeroko kolportowane w odpisach i przyczyniły się do szczęścia starań o beatyfikację Doroty z Montów. Wersja w dialekcie środkowo-niemieckim, zwana Vita Germanica, przeznaczona była dla braci zakonnych i niewykształconych warstw społeczeństwa polskiego, posługujących się językiem niemieckim. Wykonał ją Jan Skwidzyna po odwiedzeniu Montów w 1400 roku, gdzie spotkał się z matką Doroty oraz księdzem Otto, od których uzyskał informacje o życiu pustelniczki. Swoje dzieło ukończył przed 1417 roku. Przedrukowywany przez Karwejzego tekst Vita Germanica oparty został na nieznanym dziś przekazie rękopiśmiennym.
Podobnie jak inni drukarze w XV wieku, Karwajza sam sporządzał wzory pisma i oddawał czcionki. Czynności te były ściśle związane z zawodem złotnika. Już tak na samo zakończenie. Późniejszym dziełem Karwajzego powstałem jeszcze na podstawie średniowiecznego rękopisu krążącego po Prusach Królewskich i Książęcych. Jest utwór w języku górnoniemieckim opisujący męczeństwo Doroty, Barbary, Katarzyny i Małgorzaty. Jest to książeczka troszeczkę później wydana, zaraz po żywocie Doroty. Obie wydrukowane przez Karwajzego książki należały do popularnego obiegu czytelniczego. Możemy przypuszczać, że ich nakład mógł być znaczny i wahać się od 300 do 500 egzemplarzy. Były to utwory adresowane do szerokiego kręgów społeczeństwa, a więc ulegało również dużemu zniszczeniu. Być może przez to niewiele zachowało się do dnia dzisiejszego. Malborska oficyna była tworem przypadkowym, okolicznościowym i o archaicznej strukturze. Jej żywot zakończył się wraz z wypełnieniem określonej misji. Nie znajdujemy też również żadnych śladów świadczących o dalszej jego działalności, zaś Malbork nie był miastem z odpowiednimi warunkami do rozwoju stałego drukarstwa. Krótkie dzieje malborskiej drukarni Jakuba Karwajzy nie wywarły widocznego wpływu na dalszy rozwój sztuki typograficznej w terenie Pomorza, ale stanowią istotny element historii badaczy tego regionu. Dziękuję bardzo.